Masza i Niedźwiedź to tytuł starej rosyjskiej baśni, która w wersji animowanej stała się niezwykle popularna także w Polsce. Losy niesfornej dziewczynki i cierpliwego niedźwiedzia śledzą przede wszystkim dzieci, ale bajka podoba się też dorosłym. W sobotę w Galerii Olimpia zorganizowano wydarzenie poświęcone tematyce związanej z bohaterami tej bajki. Bardzo ciekawa bajka, bardzo ciekawi bohaterowie. Nie dość, że możemy się pobawić z Maszą i Niedźwiedziem, możemy wyhodować swój ogrodek, możemy połapać motylki, możemy pobawić się z Magikiem, wypić sobie pyszną herbatę wprost z lasu oraz pojeździć rowerkiem. Tuż obok sceny w galerii przygotowano ogród, gdzie najmłodsi mogli nauczyć się między innymi jak przesadzić kwiaty. Uczymy dzieci jak sadzić fasolę, cebulę albo kwiatki, także uczą się tutaj nowych rzeczy i może im się to jakoś kiedyś w przyszłości przyda. Stanowiska z atrakcjami dla najmłodszych przygotowano w różnych miejscach galerii. Wszystkie nawiązywały do znanej dzieciom bajki. Stąd była też herbatka z miodem, syropem bądź konfiturami. Dzieci bardzo chętnie biorą udział i chcą próbować oczywiście. Słynna herbatka Maszy Niedźwiedzia przyciąga tłumy dzieci, także jesteśmy przygotowani na obsłużenie ich wszystkich. Jak widać, panie uwijają się jak w ukropie, dzieci mogą skorzystać tutaj z tej strefy takiej kawiarnianej. Obok mamy również stanowisko, które się nazywa wyścig z pandą, czyli takie zawody rowerowe. Dzieci mają przeszkody, które muszą omijać i w ramach tutaj dojazdu do mety otrzymują od nas drobne upominki. Po sąsiedzku kolejne miejsce, gdzie tym razem dzieci mogły łapać siatką motyle. Dzieci tutaj zbierają motylki z siatką, dokładnie ze ściany. Starają się odpiąć magnesowe motylki. Ma to być taki motyw przyrody. Prawdziwa magia działa się tuż u jednego z wejść do galerii. Tutaj często padały słowa nie do wiary. Czary mary, hokus pokus, abrakadabra, teraz jeszcze musisz powiedzieć. I dwa razy puknąć. Tutaj jest refleksomierz i dzieci pukają w światełka, które się zaświeci i to jest wszystko na czas i każdemu się to podoba. Ale ubiór też zobowiązuje, bo na pewno tutaj się dzieją jakieś czary. Tak, dzieją się czary. Najlepsze są z kubeczkami i kulkami, czyli kulka przenika przez dwa kubeczki i wtedy rozmnaża się i jest pod spodem, jest dwa razy więcej niż było. Jedna rzecz. Uczysz sztuczek, czy tylko pokazujesz? Tylko pokazuję. Nie zdradzasz? Nie zdradzam, chociaż kilka dzieci już mnie namówiło i troszeczkę zdradziłam. Najciekawsze są na pewno te sztuczki z przenikaniem czegokolwiek, bo nie wyobrażałem sobie, jak to jest możliwe. No i na pewno refleksomierz. To jest zdecydowanie faworyt. Bajka Masza i Niedźwiedź w polskiej wersji językowej dostępna jest od 2014 roku. To, że cieszy się nieustającą popularnością, świadczy choćby fakt, że w sobotę Galerię Olimpia odwiedziło bardzo dużo dzieci.